A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ewangelia Jana 14, rozdział 3, werset. Apostoł Piotr w swoim drugim liście zwraca naszą uwagę na to, że Pan Jezus Chrystus podarował nam najwznioślejsze i kosztowne obietnice. Jedną z nich jest obietnica Jego przyjścia. Wierzący, którzy wówczas byli bezpośrednimi adresatami tego listu, nie mieli łatwego życia, ponieważ wyznawali swoją przynależność do Pana. Musieli przechodzić przez różne cierpienia. Ponadto wróg zabiegał o to, aby zrabować im nadzieję powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Pojawiali się ludzie, którzy zadawali drwiące pytania, co z tą obietnicą Jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko pozostaje tak, jak było od początku stworzenia. Tak było na przykład z tymi, których opisał Piotr w drugim liście Piotra, 3, rozdział 4, werset. Zastanówmy się, jak ci wierzący wtedy mogli się przed tym obronić oraz jak my dziś możemy stawiać czoła podobnym drwinom i podszeptom niewiary. Mamy jedną możliwość, tylko przez niewzruszone trzymanie się nieomylnego Słowa Bożego. Pan zrealizuje swoją obietnicę. Jakże cudowne będzie spełnienie tej obietnicy dla nas, którzy żyjemy przecież w tym samym świecie, co ówcześni odbiorcy tego apostolskiego listu. Także i my doświadczamy sprzeciwu świata, popadamy w niejedną trudną sytuację i jesteśmy poddawani próbom wiary. A w jednej chwili, w okamgnieniu, znajdziemy się w niezakłóconej i cudownej atmosferze niebios u boku naszego Pana i to w ciele, które będzie bliźniaczo podobne do Jego uwielbionego ciała. Świadomość tego wydarzenia motywuje nas do prowadzenia życia nacechowanego wiernością wobec Pana Jezusa Chrystusa i szczerym oddaniem w służbie dla Niego. Czy nie łapiemy sami siebie zbyt często na tym, że bardziej liczymy się z odejściem z tego świata przez śmierć, niż z wypełnieniem obietnicy Pana? Przyjdę znów? Może to mieć poważne skutki, prowadzić do poddawania się słabości ciała i zwiotczenia tego, co decyduje o duchowej kondycji i gorliwości dla naszego Zbawiciela. Niech Pan nas przed tym zachowa. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ewangelia według Jana, 14, rozdział, werset 3.